przygotowujesz niespodziankę dla swoich czytelników, powieść poświęconą Krystynie Skarbek. Tak, to jest, już powieść jest już na ukończeniu, ukaże się jesienią tego roku w wydawnictwie Osnowa. To jest wydawnictwo, którego, to jest częścią koncernu Woga. Tak, pracuję nad tą powieścią już od dłuższego czasu. Razem z Piotrem Niemczykiem, który jest moim researcherem, a także wspaniałą postacią łączącą współczesność z Krystyną Skarbek. Mojego dziadek, Sat Mackiewicz, był ostatnim, który widział ją żywą. Odprowadzał ją do hotelu tego krytycznego wieczoru, kiedy zginęła. Podobno był też jej kochankiem, ale Piotr tego nie potwierdza. Podobno nie miała aż tylu kochanków, o ilu się mówi. No więc właśnie, ta nasza powieść chce odmitologizować postać Krystyny Skarbek. Chcemy pokazać ją od strony zawodowej, profesjonalnej, czego nikt nigdy do tej pory nie zrobił. Jest wiele faktów w jej życiu, które dziennikarze czy biografowie przemilczają albo traktują z nonszalancją, a które z punktu widzenia profesjonalnego są niesłychanie ważne i w zasadzie dają zupełnie nowy obraz tej postaci, jeśli się dobrze przyjrzeć niektórym zdarzeniom. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy jej biografowie, nie była kochanicą wielu mężczyzn, wprost przeciwnie. Była wierna Andrzejowi Kowerskiemu bardzo. Ma to wielka, wspaniała miłość wojenna, o czym pisze w swojej powieści. Bo to jest powieść oczywiście, to nie jest żadna biografia. Ona jest osnuta na autentycznych epizodach z jej życia, bo Krystyny Skarbek z tego życia się nie da powieści napisać. Dlatego, że żeby opisać całe jej życie w powieści, to powieść by miała 5000 stron. Żeby fakty uzupełnić prozą, niemożliwe. Dlatego wybrałem najciekawsze fragmenty, moim zdaniem, z jej życia, aby przybliżyć tą wspaniałą postać polskiej patriotki żydowskiego pochodzenia. Nie wolno o tym zapominać, że ona o jej pochodzeniu również, ponieważ chociaż ona tego nigdy nie podnosiła, była przede wszystkim patriotką. I to jest wspaniałe, choć pracowała dla wywiadu brytyjskiego.